Hej, siema Gawłowski, z tej strony Bulion, symulator Straży Pożarnej 2014, Florian 3. Dzisiaj Florian 3, czyli to jest ta Straż Pożarna z tą sikawką na środku. I co? I mamy już, kurczę, przed sobą kolejny odcinek. Kolejne zdarzenia, kolejne niebezpieczeństwa, kolejne ratowanie, kurde, kolejna akcja ratowania ludzkiego życia, bądź zapobiegania rozprzestrzeniania się pożarów i tak dalej, wypadki, bla, bla, bla. I co, zacznijmy od tego, że ostatnio na YouTubie, czy w poniedziałek to było, pojawił się Payday, którego już nie ma na kanale. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Odcinek ten z Paydaya został źle wyrenderowany, a nawet źle nagrany. I przez co byłem zmuszony usunąć ten odcinek. Ale taki odcinek będzie na YouTubie. Będzie, nie teraz, bo muszę to wszystko nagrać jeszcze raz. Dlatego, że materiał się uszkodził. Materiał się uszkodził i ekran, jak teraz widzicie, nie ma migania. A ten na Paydaya to miał takie migania. I to było, no, można było obejrzeć, prawda? Ale epilepsji można było dostać po prostu. Dlatego, ze względu na jakość nagrania, byłem zmuszony po prostu to usunąć. A miałem nagrane, tak, symulator straży pożarnej, miałem Emergency, właśnie tego Paydaya, Rainbow Sixa i... No i ta pani. No. I tyle było na razie nagrane. No i to wszystko niestety musiało wylądować w koszu, bo na każdym nagraniu było miganie. Dlaczego? Jak się stało? Nie wiem. Podejrzewam, że po prostu program do nagrywania, ten mój MIDI Section, zaświrował. Przez co nie mogłem... No przez co po prostu wyszło coś takiego, tak? Zdarza się. Zdarza się, bo wiem, że nie jedna osoba taki problem miała. To jest chyba wraz z tym nowym, z tą nową aktualizacją do programu, która nie była kompatybilna z jakąś grą, czy z jakimś sterownikiem. Przez co to tak wyszło. No niestety, zdarza się. Tak każdemu się może zdarzyć. Ale... No jak mówię, to wszystko wróci na kanał i będzie ok. Więc możecie się spodziewać. Drugie, że będę musiał zrobić, będzie nowa grafika na kanale moim na YouTubie. Logo zostaje tak kociołek, bo mi się podoba akurat. No więc zmienimy po prostu to na górze, bo to jest szpetne akurat, jakieś kilka gier. O. Dobra, zacięta wina, jedziemy. Dobra. Zacięta wina, jedziemy dobry do rower. Von Westromfu. Operacja, właśnie otrzymałem Wiesenborn. Dobra. Idziemy na akcję, idziemy uwolnić ludzi z windy. Teraz tak, F7. Nic nie widzę. Dobra, teraz pojeździmy tak, już nie ze środka, pojeździmy po prostu z zewnątrz, żeby była ta straż pokazana. I drifciki. Dobra. A, przy głowicy mgłowej musisz... Głowica mgłowa? Tak to się nazywa? Możliwe. Możliwe, że się tak nazywa. Głowicą mgłową. Cały ten wąż atakujący. Ale dobra. Jest tam jakaś... Tak, fakt. Głowica. Jest głowica mgłowa. Jest... No nie wiem. Głowica ciśnieniowa. Czy strumień, strumieniowa, że strumień po prostu leci. Nie powiem, nie jestem strażakiem. Nie wiem, jak to się do końca nazywa. Nie chcę kłamać, że nie było znowu, że to się nie nazywa tak, tak, tak. Co ty gadasz? No ale przeczytałem, co teraz było napisane. Głowica mgłowa. Mgiełkę pewnie wytwarza. Wiesz co, łatwiej jest po prostu gasić. Raczej łatwo. Na jakiejś tam zasadzie lepiej gasi pożar. Jest po prostu rozproszony, tak? Cały ten strumień jest rozproszony, taka mgiełka leci i gasi. Dobra. Gdzie oni się ukryli? Tutaj. Dobra.
Jest klatka schodowa. Ogólnie gości jest nieproporcjonalny do tych drzwi. I masz pomalowane usta, patrzcie. Czerwone usta ma. No kurde. Jakiś gej. Albo coś innego. Nie tolerujemy takich. Przynajmniej ja nie toleruję. Facet to facet, a nie, że ma się jeszcze kurde ubierać jak lalka. No dobra. A młodzi to wiecie, jesteście młodzi to... A co jeszcze tam nie, ale uprzedzam. Nie róbcie tego, nie ubierajcie się w rurki i takie różne. Ubierajcie się jak facet, a nie jak baba. Bo faceta jaja się nie zmieszczą w rurki. Dlaczego to nie... Nie mogę nic zrobić. Czy to nie jest to? Czy my nie jest... Aha. Co ja wziąłem do ręki? To nie jest ten klucz. Proszę ja was. To jest ten klucz. Niezły klucz. No nie, jeszcze szukaj to, patrz. No nie no. Pierwszy też nie? O, jest. Proszę wysiadać. I co? Chłopy czy dziewczyny? Czy chłopi dziewczyny? Obstawiam, że dziewczyny. O, cholera jest no. Tęczowe. Tolerancyjne. O tak, 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 ale nie obrażasz nikogo, młodzi. Nie obrażasz żadnego, mimo że ma swoje inne poglądy. Takich, których ja nie toleruję, ale... Bez obrazy, bo przemoc do niczego nie prowadzi. Tak samo nie bicie się z kolegami w szkole, czy tam nie wiem co tam w pracy. Nawet jeśli mają niewyparzony ryjek. Chciałem też powiedzieć coś na P. Ech, lepiej jest wszystko dyplomatycznie załatwić. Zaufajcie mi. Zaoszczędzicie po prostu problemów później. Jest takie jest przysłowie. Nie kłóć się z głupim. Znaczy przysłowie. No może to powiedzieć, że to przysłowie. Nie kłóć się z głupim, bo sprowadzi cię do tego samego poziomu. Z kimś się kłócisz, zaczniesz się z nim kłócić i wychodzisz na takiego samego jak on. Po prostu zignorować. Do widzenia. Nie obchodzi mnie twoja opinia. Mówisz mu, jesteś głupi i tyle. Jesteś głupi, nie chcę z tobą rozmawiać. Koniec. Nie ma. Koniec, załatwione. A jak coś będziesz tam jeszcze, no to po prostu zignorować. Nie patrzeć na niego. Gości się w końcu odczepi. To jest coś jak z trollami internetowymi, prawda? Troll internetowy. Na pewno wiecie, co to jest. No, nie będę wam tłumaczyć, czym jest troll. Karmi się właśnie złością. Najpierw wkurza kogoś. Jak widzi, że kogoś wkurzy, to mu jeszcze go wkurza. Czy właśnie ta złość karmi tego trolla. No i troll potem was denerwuje, denerwuje, wy wychodzicie na jakiegoś zdenerwowanego, ten troll potem wraca, jeszcze was denerwuje i tak się karmi, 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 karmi. On ma z tego satysfakcję, bo jest idiotą i się karmi tym, że kogoś ze złością. Przestańcie. Nawet jak tutaj na YouTubie ktoś mi czasami napisze, ale ty tam kurde nagrywasz jakieś symulatory, boże, to są gry dla dzieci. Głupi jesteś. Jezu. Ale mi dogadał, no normalnie. Popłaczę się. Już nie będę nigdy nagrywał symulatorów. No i widzicie, że po prostu takiego zignorować, albo no zablokować się nie da już na YouTube żadnego użytkownika. Co znowu? O matko. No. Idziemy. No, nie da się na YouTubie blokować osób. Dlatego usuwam po prostu komentarz, ignoruję gościa, nie przejmując się tym, co tu napisał, albo napisał po prostu, bo to nie powiem niczego. No, i tak to wygląda, wiecie. Bez złości, bez przemocy. Spokojnie. Ja nie mam żadnych wrogów, nic. A jak są jacyś wrogowie, nawet o nich nie wiem.
Nie wiem, skąd mogli się wziąć. Po prostu byli idiotami i tyle. Myśleli, że coś zrobię, a nie zrobiłem i nie. A nie, ja nie mam chyba. Chyba nie mam żadnych. No nie mam żadnych wrogów. Tak po prostu. Taki pokojowy bulion jestem. No. Ale wracając do akcji, mamy rozlane paliwo, musimy to wszystko. O właśnie. Florian 3 do control room. Vehicle has arrived at operation location. Przykryć sorbetem. Sorbentem. Miotełka jest. Godzina 1:40 w nocy, a ja dla was nagrywam emergency. Znaczy emergency, duże emergency. Symulator. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, sorbent został rozsypany. Mogę już go odłożyć, zamknąć tutaj roletę. O, miotełka. Hop, sio. Do jakiegoś wypadku dojdzie, ktoś się poślizgnie i co. W ogóle animacja nie sugeruje, animacja przynajmniej cienia, nie sugeruje, że ja coś mam w ogóle w rękach. Tak dopracowane są te symulatory wszystkie, ale przynajmniej nie jest taki zbugowany. Fakt, że taki, powiedzmy, robiony na odpierdziel, no ale co tam. Dobra, jedzie. Florian, dawaj. Jedziemy. No, i co? Co wam powiedzieć może jeszcze? Jakie wypadki na Śląsku? Na Śląsku wypadki, no, chociażby wczoraj, że był wypadek z ciężarówki, tira. Nie wiadomo, albo z... Nie, zasłab to nie, bo wyszedł sam normalnie z ciężarówki, nic mu nie było. Ale chyba przysnął. Albo wpadł w poślizg coś na drodze krajowej. DK1 to jest chyba? Kotychów? Nie jeżdżę ją, nie powiem wam do końca, wiecie? Po prostu zasłab, wbił się w takie barierki, jak widzicie tutaj z prawej strony. No i zablokował pas na, po przeciwnej stronie barykady. No i tak do godziny 11, 12 zablokowana była droga całkowicie, bo po prostu jego przyczepa, no po prostu się tak rozłożyła, o. Tak się rozłożyła w poprzek i tyle. No. I tak to wyglądało. Tam straż pożarna przyjechała, wszystko. Dobra. Mamy 13 minut nagrania. A mamy godzinę 1:48. Ja jestem zmęczony po pracy. I muszę już skończyć to nagrywanie, bo muszę już to wyrenderować. Wrzucić na YouTube'a. Zrobić je... W sumie nie, bo mam miniaturkę gotową już. Taka jedna stała jest. I to tyle. Tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.